szkole podstawowej nr 1 chodzi 650 dzieci wraz z dziećmi przedszkolnymi. Do gimnazjum nr 1 około 300 dzieci. Za 2 lata nastąpi wygaszenie gimnazjum z mocy ustawy. W nowo powstałej szkole będą się uczyć dzieci z Korczaka. Dzieci ze szkoły w Pieczyskach zostaną w obecnej szkole. Dzieci ze szkół w Tetynowie i Wyszanowie również zostaną w obecnych budynkach. Stąd ten nagły wzrost liczby dzieci w tych szkołach. Na Podlamczu będzie jednak te kilkadziesiąt dzieci, które obecnie są dowożone z okolic do gimnazjum. Co z tego wynika? Dwie szkoły podstawowe obok siebie, Korczak i obecne gimnazjum, to dwóch dyrektorów i cały do tej pory funkcjonujący system pracy, co służy nauczycielom i dyrektorom, którzy niezagrożeni będą pobierać wynagrodzenia. A co oznacza ta sytuacja dla gminy Wieruszów i jej mieszkańców? Wraz z wygaszeniem gimnazjum będzie uczniów zależających z sąsiednich gmin i to już za 2 lata. Nie znamy dokładnie tej liczby, wiemy natomiast, że w ciągu 6 lat będzie 400 uczniów. 400 osób razy 5,5 tysiąca subwencji oświatowej, sobie pozwoliłem uśrednić, to 2,2 miliona złotych, które będzie z budżetu. Zachowanie obecnej liczby placówek, 6 szkół i 6 dyrektorów, to na same pensje dyrekcji około 600 tysięcy złotych. Jeżeli obecnie mamy 148 etatów nauczycieli na 1440 dzieci, to uśredniając około 9,6 dziecka, przepraszam za takie uśrednienie, ale tak wychodzi, na jednego nauczyciela. Po zmniejszeniu liczby dzieci powinna nastąpić redukcja etatów o liczbę około 40 osób. Tak, żeby móc zachować koszty funkcjonowania szkół na podobnym poziomie co dziś. A są one wysokie nawet teraz. W sytuacji, gdy tworzymy nową szkołę, tworzymy nowe koszty wyższe niż połączenie tych jednostek w jedną szkołę w dwóch budynkach. Obecnie planowane utworzenie trzeciej szkoły jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Gimnazjum nieprzystosowane jest dla dzieci klas 1-3, ale znacznie starszych niż maluchy z tych klas podstawówki, co wymusi przystosowanie samych klas dla takich dzieci, a nikt nie bierze pod uwagę, że skoro dbamy o dobro dzieci, to że ani nie służy to małym dzieciom, ani starszej młodzieży. Najkorzystniejsze i dla dzieci i kosztowo dla mieszkańców byłoby połączenie tych jednostek i umiejscowienie w obecnym gimnazjum dzieci na przykład z klas 5-8, do których szkoła jest przystosowana. W ciągu 2 lat pani dyrektor miałaby czas zapoznać się z kadrą nauczycielską, która obecnie uczy starsze roczniki i dobrać sobie współpracowników. Co ta sytuacja oznacza dla Korczaka? A. Podział uczniów pomiędzy dwie szkoły. B. Redukcję etatów, których jest obecnie 48. Taka moja uwaga, szkoła pod względem finansowym jest najlepiej zarządzana. Te 48 etatów jest na 650 uczniów. Gimnazjum, które obecnie ma 300 uczniów i około 30 etatów nauczycieli, powinno utrzymać swoje zatrudnienie, ale finansowo mieszkańcy gminy zapłacą za to więcej. I tu pojawia się pytanie, dlaczego i w czyim interesie? Pytań i wniosków jest więcej, więc będę je sukcesywnie przedstawiał Radzie, Burmistrzowi i mieszkańcom. Pytanie, czy to nie jest w zakresie zadań Burmistrza i Wydziału Oświaty? I czy te pytania i wnioski nie są znane w urzędzie, a jeżeli są znane, dlaczego Rada nie jest poinformowana? No chyba, że moi koledzy i koleżanki znają te pytania, jak również inne tematy, które będę poruszał odnośnie oświaty, i zupełnie świadomie, z pełną odpowiedzialnością głosują w sposób szkodliwy gminie i mieszkańcom. Także myślę, że przez najbliższe parę miesięcy będę robił takie analizy szkół, tego, w którym kierunku idziemy i niestety zaniedbań, które z poprzednich lat się nawarstwiły, a w tej chwili jakby ta ustawa tylko je nawarstwia jeszcze mocniej. Dziękuję bardzo. Po drugie, te tajemne i nietajemne dane są po moich wnioskach i po moich pytaniach. Nie należę do Komisji Oświaty. Pytam dlatego, że od jakiegoś czasu bardzo się interesuję, ponieważ szkolnictwo w Wieruszowie, powtarzam to wielokrotnie, jest słabo zarządzane. Mamy bardzo drogie szkolnictwo w podziale na szkoły. Ja wiem, że to są niepopularne tematy i powtarzam to od wielu miesięcy. I żadnych kroków w tym kierunku, żadne kroki nie zostały podjęte. To, co przedstawiłem przed chwilą, dotyczy tylko tych dwóch szkół. Najlepszym rozwiązaniem nie jest otwieranie kolejnej szkoły, tylko łączenie tej szkoły. Tu nie widzę żadnych problemów dla rodziców lub dla dzieci. Co więcej, wynikną dopiero te problemy w wyniku stworzenia nowej szkoły, ponieważ będą te dzieci, które mogłyby chodzić przykładowo 1-4 do jednej szkoły, 5-8 do drugiej, będą teraz chodzić razem. Czyli od pierwszego rocznika do 8 klasy. To nie jest najlepsze rozwiązanie i chyba o tym wszyscy wiemy. I te dzieci będą chodziły teraz razem w dwóch jednostkach, gdzie jeżeli byśmy się przyjrzeli analizom lub zrobimy je głębiej, bo nie mamy tych wszystkich danych jednak, jeszcze będę występował więcej, to za 5-6 lat, o ile nie wcześniej, z
całej sieci szkół, do której teraz chodzi 1440 dzieci, to też nie jest za dużo, będzie 1040 dzieci. Czyli wychodzi, że w szkołach w mieście średnio spadnie, jeżeli te dane, które dostaliśmy, jeżeli o 100 dzieci będzie w szkołach w mniejszych miejscowościach, to na szkołę w mieście zostanie 750 osób, uśredniając po 250 osób na szkołę. Korczak to w tej chwili jest 650 osób, gimnazjum to jest 300, szkoła na Podlamku 380 razem w zespole szkół. Czyli w każdej z tych szkół będzie najwięcej. Najwięcej, mówię drastycznie, to jest 300 dzieciaków w Korczaku. Korczak, jeśli chodzi o finansowy aspekt, to podkreślam, jest najlepszą szkołą. Najmniej nas kosztuje, do każdej innej dopłacamy. Wszystkie decyzje, które tak naprawdę nie podejmujemy, przedłużają agonię. I to będzie kosztem wszystkich mieszkańców. I myślę, że będę to przedstawiał, bo naprawdę i Komisja Oświaty, i Rady Miejskiej powinni się bardzo mocno zastanawiać nad tym, w którą stronę idziemy. Bo powiedzenie, że mamy 3 lata, to jest też pewne zakłamanie. Za 2 lata będą wybory do nowej rady. O tym, że ja nie będę startował, wspominałem wielokrotnie. Ilu radnych się dostanie, też nie wiadomo. Ale nowym radnym się powie tak jak nam 2 lata temu. To przyklepała stara rada, przepraszam, przegłosowała. To przegłosowała stara rada i teraz wy powinniście iść w tym samym kierunku. Taki zakładam scenariusz. Tak samo jak zakładałem taki scenariusz, że nie będzie dyskusji nad szkołami, tą szkołę prowokuję ja, bo w zasadzie tą ostatnią komisję sprowokowałem ja przy dyskusji o GOSiCie. Także dziękuję bardzo.